Hej, 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 cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek serii Fallouta NV. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek. Dzisiaj będziemy iść w stronę Searchlight, a właściwie zbadamy sobie tajemnicę Searchlight. Mam już przy sobie część rzecz, którą powinienem założyć zaraz. Czyli tą zbrojkę, może załóżmy to ją od razu, trochę będzie to komicznie wyglądać, że latam w czymś takim, ale nie mam niestety nic innego, co by mi tutaj pomogło, dlatego też tu nic nie ma, dlatego też udajemy się w stronę Searchlight. Tutaj zaraz już będzie takie promieniowanie mega, jeszcze sobie weźmy może jakiegoś, a to zaraz, zaraz sobie weźmiemy antyrada, jak już będziemy na tym takim typowo zdezelowanym terenie, już takim naprawdę zapromieniowanym. A to kto? Jakiś szabrownik? Poszukiwacz. No, gdyby nie ja, to nic by tam nie tego nie odbili, więc nie ma się czym chwalić. Come Searchlight. I tu już się zaczyna zaraz troszeczkę promieniotwórcza aktywność. Weźmy sobie jakąś inną broń może. Trochę amunicji skupiłem, co prawda, ale to też pewnie na długo nie starczy. Zapromieniowany nieśmiertelnik RNK. One do czegoś się mogą przydać. Co dwa to samo ma? No właśnie, ty też jest zapromieniowany. Na pewno trochę wolniej to wszystko leci teraz. Także ten. To nic nam nie daje tak naprawdę. Myślałem, wiecie, na początku, że to też nam coś da odporności, ale nie. W każdym razie Radex nam tu troszeczkę powinien pomóc. Lekko, bo lekko, ale zawsze coś. Bym chciał wejść na teren samego miasta tutaj. Osobliwe to są tereny. Ja wiem, że tutaj góle biegają i w ogóle. A, tutaj możemy sobie wejść do straży, chociaż nie wiem, czy nie mamy klucza dopiero. A, to są w ogóle działka. O kurde, ten skąd tutaj on wypatrzył jeszcze tego gula, to ja nie wiem. Ale sokoli wzrok ma skubany. Sokoli wzrok ma. Kapsel. Tu jest jeszcze ten drugi. Napromieniowany. Dobra, tam chyba było zejście niżej. Koło kościoła właśnie. Szkoła podstawowa w Searchlight. Dzień dobry. Złote gekony. Nothing special. Pusta strzykawka. Niszczona ławka. No i dobra, padł. Ale tylko po 10 punktów doświadczenia, no to tak naprawdę niewiele. Zabawkowy dinożaru. One nic nie ważą. Może się okazać, że będą potem na wagę złota te dinożarły. Znaczy nie wiem dokładnie, tylko tak sobie wiecie. Strzelam, że one tutaj mogą być coś warte. Szapka. Nic specjalnego. Tu sprzędzie pewnie wyjście na zewnątrz, nie? Come Searchlight. No come Searchlight, no. Dobra, jesteśmy koło miejsca, które na pewno chcę odwiedzić, tylko nie pamiętam, czy to było tutaj w środku, czy też na zewnątrz. Weźmy sobie dwa. Dobra, tam zaraz pójdziemy. A w środku. Chyba. Piwnica Searchlight i tutaj będą ludzie normalnie, nie? A, to w tej dalszej części chyba. Chińska armia, to od razu bierzemy, to jest... No właśnie, skradanie się.
To, czego nie mam na setkę właśnie, to więc... Warto to było zabrać. O! No takie rzeczy, które do grubasa się potem przydadzą. Teraz. A może jednak na zewnątrz to było... No gdzieś tutaj w tych okolicach na pewno była jeszcze taka jedna... obozianka. I normalnie ludzie sobie siedzieli. No, to mogę wam powiedzieć... od razu, że tutaj coś się działo. Ja tą zagadkę kiedyś tu rozwiązałem, dlatego też tak sobie przypominam tylko, gdzie może... znajdować się ktoś tutaj z ekipy, żeby po prostu załatwić te zadania. Tutaj nie wejdę. Fajnie, że tu można tak sobie przeskakiwać, natomiast pomiędzy budynkami... No gdzieś w tych okolicach musi to się znajdować, to na pewno. Wymaga klucza, właśnie. Tu się zaczyna właśnie... A, tutaj, w tym kościele, no tak. Kościoły są tutaj dwa. Także... Pamiętałem, że w kościele, ale nie wiedziałem w którym. Znacie w końcu to powiedzenie. Że wiecie, że dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, co nie? Storage area. Dzień dobry, panom. Logan. Mogę zadać ci to samo pytanie. Skąd ta wrogość? Either get out of the way or things are gonna get rough. Maybe they can win. Czekaj. What do you want now? Szukasz czegoś? That's none of your damn business. Może mogę jakoś pomóc. Look, if you really want to help, either get the fuck out of our way or hack that damn computer over there. Czego szukasz w tym komputerze? Location of some radiation suits. I found an inventory list that says they should be here, but I can't seem to find them anywhere. The computer should know what happened to them. Sprawdzę to. I zaczynamy misję. Przy okazji sobie otworzymy zaraz zamek. O! No proszę bardzo. To akurat było proste jak drut. Otwórz safe. Z rurki nie wiem po co tutaj. Ale to... jak najbardziej. Sporo tutaj zapasów. Takich fajnych. Wiem, gdzie są kombinezony chroniące przed promieniowaniem. Chcę za to dostać większą działkę. Okej, wrócę tu. No idźże. Zaraz coś będzie potrzebne tutaj ze sprzętem. Porozmawiaj z kimś z Nipton. Na pewno rakiety pójdą w odstawkę. Jeszcze za dużo. Zjedzmy coś, może to się troszeczkę... troszeczkę się zwiększy miejsca. Dobra. Czyszczona woda. Redex. Trochę was ujmałem, co? Ale tak, tak musi być. Nipton. Jeszcze ktoś w ogóle tam żyje w tym mieście? Zresztą nie no, ktoś żył. Zaraz ten sklepikarz może coś wiedzieć. Może nie. Kurde, mało trochę wody mam, ale dobra. No. Tak, dobrze mówię, że sklepikarz może coś wiedzieć o zapasach znikających. Are you fucking kidding me? First I get my leg smashed, and then in walks the powder gangers grim fucking reaper. What the fuck if you got against us, bitch? Jesus fucking Christ. If you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you, okay? Fuck. Wiesz coś na temat jakiegoś zaopatrzenia dla RNK? I saw some Legion assholes carrying crates to a cave north of here. May have been NCR shit. I don't fucking know. Udało mi się zająć tą karawaną z niewolnikami. You know what I'd be real excited about? If you'd showed up and saved me before they smashed my legs. Now, why don't you fuck off and let me sleep, hero?
That'll be real exciting too. Dobra, w każdym razie ja już tutaj swoją sprawę odbębniłem. Ja wiem, że wy mnie nie lubicie jako kajdaniarzy, ale jaskinia z zapasami. Zwłaszcza, że byłem już w tej jaskini, a nie zebrałem tego, co potrzeba. To jest nie fair. Dobra. O. Oczka jest. Rękawicy wspomaganej to nie chcę. Trochę warta, ale... O! Grognak barbarzyńca? Grognak barbarzyńca. Broń biała o 3. No to nieźle. To się przyda, to się na pewno przyda. Rancho Wolferheim. No i nas chyba na końcu będą musieli wydymać z tego co pamiętam, ale... Śmiechu warte, bo... Za mocy to oni nie są. Znaczy, że ja mam pomoc, nie? Radex. Weźmiemy sobie. I teraz możemy iść z nimi i spróbować zaraz splądrować miasto. Oczywiście najpierw oni muszą dostać tę paczkę kombinezonów, ale dostaną. Splądrujemy. Logan, ty jesteś tu. Udało mi się znaleźć kombinezony. Tak, zaczynajmy. We're going to the police station first. Here's the key. We'll follow you there. And just so you know, I'm not leaving town until I get what I came for. If you decide to go wandering off somewhere else, don't expect me to follow. Nie, spoko, bo wy macie klucze do tych wszystkich miejsc, także... Oni idą za mną, czy ja za nimi, bo nie wiem. Teraz. Piękny strzał, prosto w łeb. Zaraz was dogonię. Wyjdziecie za mną. Dobra. To chodźcie. Nie pamiętam jak to szło dokładnie, gdzie jest posterunek policji i tak dalej, ale widzę z tego, że tutaj jest kilka znaczników do odkrycia, więc ze splądrowania właściwie jest kilka znaczników, dlatego też idziemy sobie najpierw tutaj. O, to jest baza teraz tych ziomków, więc... No chyba tutaj, nie? Tak się składa, że tak. A tam jeszcze był gdzieś komputer z tyłu, to nie wiem co on może... Czym on tutaj będzie pachniał. Wow! Zepsuty. Łeb rozwalony. Kiblach nic, niestety, ale... Dobra, załatwili kolejnego. O! Terminal komunikacyjny RNK. Dungeon. No i za pierwszym razem udało nam się otworzyć status anten. Części radia. To właśnie mamy tego poszukać. Części komputera. Pistolet 10 mm RNK. Części radia RNK. Nie pamiętam tylko ile części tu trzeba było zebrać, ale kilka.
co strzykawka zaraz. Nie pamiętam, dlatego mówię. Lecimy tu, zbieramy szybko. Logan. What do you want now? Czego dokładnie szukamy? Anything branded by the NCR related to weapons, computers or radios. Ja mam chyba już wszystko. Udało mi się znaleźć trochę rzeczy należących do rynka. No, czyli jeszcze coś. Kryściowy. Mówię, tak tylko szybko wzrokiem przelatuję. Wszystko. A tu nic. Ciekawego... No nie widzę, ale tu jeszcze... O, tak. O, tak. A tu chyba nic nie było takiego. Chociaż jest granatnik. RNK. O to chodzi, żeby wszystko zebrać. Stary, musisz mi ponosić kilka rzeczy, bo ja już jestem niestety przeciążony i to sporo. To na razie wywalimy. Linii atomówki. I rakiety. Dobra. Chyba wszystko, panie Logan. Panie Logan, tu stoisz. What do you want now? A, udało mi się znaleźć trochę rzeczy. Jeszcze coś jest! Ha! I tu już zagłostka, bo tutaj zawsze tak... Też miałem z tym problem za pierwszym razem, jak już to przechodziłem. Też, kurde, nie wiedziałem... gdzie co pominąłem. Toaleta nie, nie. Biurko. Biurko puste, puste. Nie. Zepsuty. Biurko. Chyba, że tu jeszcze coś trzeba zrobić. Wszystkie połączenia nieaktywne. To na pewno nie tu. Tu też nie. W kiblu może coś jednak będzie. Z kibla pić wody nie będę. To nie. Tu nic więcej. Chyba, że... A. No tak. Super, świetnie. Po prostu... No lepiej tego wymyślić nie mogli. Może teraz? What do you want now? A, myślę, że to wszystko. Alright, we can move now. Here's the key to the fire station. Dobra. Howdy. Come searchlight. Dobra, odstrzelili. Oczywiście zaraz ten budynek straży splądrujemy. Terminal. Magicians. A i kolejny achievement tam chyba wbije się tego w tym momencie. No nie, lepiej tego nie robić. Bo to i nas będzie atakować. Co tutaj mi jeszcze daje tego? Zadania. Aha, i za Loganem. Dobra, kij z Loganem. Ja pójdę tam, gdzie ja wiem, że mam iść. I to mi w zupełności powinno wystarczyć. Jeżeli Logan będzie chciał, to po prostu przyjdzie za nami. I tyle. On nie musi przecież leć naszym tempem. Dał nam klucz i spierdala. Nasz czap. Wow, tu dwa siedzące lecą. Wow, to takie mocno siedzące. A już idzie za nami. Spinka.
A, 30 poziom. Kolejny wbijamy. A... materiały wybuchowe może? Albo nie, na handel na razie pójdziemy. Odrobione lekcje. Porucznik laser. Każdą bronią laserową z zgromnego pistoletu laserowego powszechnący laser gardinga z 15% większe obrażenia i ma większy szans po na krytykę. Kurde, pewnie, że tak. Przydałoby się w końcu. Coś takiego. To jest właśnie to. Wow, zapomniałem o tym. Dziadku tutaj. To jest duże promieniowanie od razu nas, kurde, wita. Na dobry początek. Radex. No i już dlatego przydało się tutaj wejść. Tutaj promieniowanie też, kurde, nam trochę skoczyło. Tutaj no trzeba się spieszyć z tym wszystkim. Tutaj pamiętam, że też coś trzeba było zrobić. A sąsiedzkę to ja wezmę, ej, dawaj to. Kabot. Market. Kot. Kot. Kot niestety nie. A hold. Root. Failed allies. A, zaryzykowałem, przydało się. Raport straży. Stolet arenka. A, to samo szukamy, no tak. Są tylko dwa. No wiecie, już nawet nie pytam ich, bo tak mniej więcej coś tam... Wow. Coś tam mi zgrzyta we łbie, że coś tu trzeba było takiego, a takiego zrobić. A weźmy sobie jedną sunsetkę, wypijmy. Kapsel zawsze do przodu. Rakiety. Szpryca. Części pompa. Antyrad, ogniwo. Już 20 miejsca więcej, nie? To życie mamy tutaj, stary, bo serio. No ja tutaj to przedźwigam wręcz się. Antyrad, że do tego się wręcz wlewa. Sprzęt taki jest mi tutaj niezbędny. Weźmy sobie ze dwa. Znowuż. To jest taka przesada. Wtedy niestety. Są ducha tylko. Żołnierzy. Drożdże nie. Napromieniowane wszystko żarcie też chyba nie jest dobrym pomysłem, żeby brać. Wszystko radioaktywne. Mówię, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Kurde, jak to wszystko ładnie przygotowane. Ale jest kapsel. Jeszcze pistolet. To chyba wszystko, co... Oj, oj, oj. To się tutaj niebezpiecznie naprawdę kręci. Mam chyba wszystko. A więcej nie udało mi się znaleźć. Ha, stary. No właśnie. R-
granat mi niepotrzebny. Łuska. Kolejny załatwiony. No to w sumie ktoś tam padł. Wzmocniona zbroja skórzana. Tak lekka? Nie, no spoko. No, otwórz. Tu jest wysokie promieniowanie, powiem szczerze. Tu jeszcze jakieś dwóch dni. Ziomblów widzi. Trzeba mu ich załatwić. A to taki ziomli to. Myślałem, że ty. Gulowych ziomli. Farma zwierzęca Matiusa. Rozbity latacz. Stary poligon testów nuklearnych. Kryjówka Cezara. No w te regiony muszę uderzać. Dobra, to idziemy tutaj. Zaraz będzie można założyć też normalny strój. Nie ten już promieniotwórczy. Tylko najpierw wyjdźmy z tego terenu tutaj, nie? Weźmy sobie jeszcze jeden antyra, tak na przebudzenie. I teraz powinno być już spoko, tylko o, już nawet nie ma tego radioaktywnego terenu. To zmienimy sobie od razu na kombinezon maskujący typu drugiego. Wiem, wiem. Spoko, easy. Stimpak reserves adequate. Wiem. Medeksów nie musi być, bo medeksy są niepotrzebne i złe. Running low on medics. Medeksy są złe. Co tutaj? Braminki. Głodny młody kretorów. Podniały. Farma zwierzęca Matiusa. Jak już mam 30 poziom, to już tak nie muszę teraz bić kolejnego, a tam można buty takiego granata jakiegoś małego rzucić i pozbyć się tutaj wszystkich zwierząt od razu. Chociaż widzę, że tutaj jakiś... Aha, no to tak. Ale braminy nie są niczego winne, ale krętorogi to już insza inszość. Sansa Parili. Podarty dziennik, strona trzecia. Podręcznik. A podręcznik sobie przeczytajmy. Przetrwanie plus 3. No i tak może nawet bijemy dosyć dobry poziom przetrwania. Nawet, że tak powiem, za bardzo nie inwestując w to. Tylko po prostu tak o. Jest i tyle. Puszka, nie? Nabój. Kurde, co tu się znajduje za sprzęty w takich miejscach? Spotkanie z ludźmi. Chłopie, mam dla ciebie znowuż amunicję do ponoszenia. Ty stary właściwie tylko amunicję nosisz dodatkową, taką, której ja nie używam. Paliwo do miotacza ognia. Ja tu znalazłem jakąś notatkę, jakiś podarty list. Tak przy okazji. Kochane pamiętniku, nienawidzę być sama i chcę, żeby mama i tata wrócili, ale niemożliwe, bo ich zabiłem. Nie chciałam ich zabić, ale musiałam, inaczej by mnie zjedli. Mam nadzieję, że zwierzęta mnie nie zjedzą. Czy zwierzęta mogą zamienić się w gulę? Okej, czyli ona chyba była na tamtych terenach, co nie? O! Jest numer 2? Niestety chyba nie do przeczyta. A nie, no jest. Numer 2, czyli numer 1 gdzieś jeszcze został. Pytanie, czy... O, jest, jest, widzę już. A tu nie, numer 4 jest, panie, to jeszcze... Numer 1 gdzie jest. Musi gdzieś tu być. To znaczy, że coś tu jest nie tak. Kręta róg to ma.
Szukam teraz po szybkości kartki numer 1, ale może być, że jej nie znajdę. Dobra, skoro i tak już znamy. Ale pamiętaj, choć się ryzykowałem i zostawiłem zwierzęta same, żeby iść poszukać mamy i taty. Znalazłem ich w tamtym obozie, zostali tam. Zostali tymi okropnymi gulami. Nie wiedziałem co robić, szli do mnie tak szybko. O Boże, co ja zrobiłem? Zwierzęta są złe, próbowałem je zjeść, gdy spałam. Chcą mieć farmę dla siebie. Nie mam mamy i taty, więc chcą przejąć farmę. Spiskują przeciwko mnie, planują mnie zjeść. Stają się gulami, tak jak moi rodzice chcą mnie zjeść. Tak samo jak oni. Jest ich za dużo. Nie dam rady wszystkich zabić. Wiem co zrobię. Spalę dom. Razem z sobą. Wtedy nie zostanie im nic do jedzenia. No. Z dwojga złego, to jest dobre rozwiązanie, jak nie miała i tak już innego... innego rozwiązania. Nie, jest to głupie. Ale co byście, kurczę, zrobili w takiej sytuacji, bo ja tam się bym musiał zastanowić. I to dosyć sporo, chyba że ona już takie zjazdy po prostu miała, że coś jej się zdawało, a tego tak naprawdę nie było. Kto wie? Zwierzęta tak naprawdę zostały tutaj, a co się stało z nią, no to już przeczytaliśmy w liście. Ale co się z nią działo w trakcie, czy nie miała jakichś problemów ze zdrowiem, no mi chodzi o stan psychiczny, to tego też nie wiemy. Tutaj jakaś skrzyneczka. Nic ciekawego w niej nie było, właściwie w ogóle nic nie było. Nawet nieciekawego nie było. Proszek leśniczy. Wód. Proszki lecznicze też tyle ważą, że... Dobra, teraz muszę się przejść. Skrzynia na pancerz. Nabój. Kapsel. Nabój. Hej, oni mnie tutaj za bardzo rozpieszczają. Brudna, weźmiemy sobie. Dobra. Ready? Steady. Fighty. Gula? Ała! Pistolero żmi. Alex, psycho. Z kim ty się tam jeszcze tłuczysz, co? Szczęście. Ile ty masz stary zdrowia? Ty twardy jesteś. Łocie, no nie, prawie. Prawie się udało. Zebrałem za siebie, wiecie, gniew Cezara, ale przynajmniej Bond nie oberwał. Tylko też w złym miejscu chyba zapisałem, nie? Chociaż... Jeszcze sobie tak, jeszcze tak. Proszek leczniczy. Dobra, odstrzał poszedł. Teraz jeszcze ten. Dostał. Gdzie jest ten ostatni? Tu. No nie wierzę. Jeszcze ten mnie załatwił. Że na tego może mogliśmy sobie spokojnie. Ten mogliśmy go spokojnie załatwić, a żeśmy tego nie zrobili. Paproszki. No szkurde. Co jest? Mogłem go załatwić.
odstrzelony. No i teraz nagle mnie odstrzelili jeszcze, no. Ajajaj. Oni siekają tutaj. Nie wierzę. Jak oni mnie tak strzelili krytycznie? No jasne. A, teraz to będzie wyzwanie. Może zapisam akurat tak, że od razu dostaję je i ginę. Ty we mnie nie strzelaj! Udało się zabić tego. Uff. Wow, wow. Nie było takie proste. Kawałek igłany. To nie było takie proste, żeby ich pokonać. A zaraz na to rzucimy granata. Sam się jeszcze o to prosi. Ej! Dobra, załatwiony. Co by tu jeszcze można było walić, w sensie zjeść cokolwiek, żeby... No... Weźmy sobie jedną torbę, chociaż... To tak powiem, zredukujmy. Mamy tyle. Dobra. Gdzie jest ten kurde cieć? A zresztą. A, myślałem, że to kwiaty broka są, no to kolby kukurydzy tylko. Teraz tak. Kolejną lokacją będzie Rancho Velherna. Kurde, jak mi tutaj w sensie dupkę trują, chciałem powiedzieć. Coś tutaj jest, jakieś rancho, rzeczywiście. Nie żartuj, bo tutaj żeśmy zrobili jatkę przed chwilą. I to nie mało. Z Legionem Cezara. Raptem z 4 żołnierzykami jego. No i to przyjemnie nie wyglądało, przynajmniej dla mnie, bo ja wziąłem na siebie cały ciężar walki. Niestety. Żeby nam nie zdechł nasz kompan. Zawór wody. Kruk. Rancho Wolfhorn. Domek na farmie. Tasa grzeźnika. Wiesz. Bo nie wiem, czy taki jest dostępny potem. Czy to nie jest broń specjalna przypadkiem. Karabin na gryzonie. I weź się prześpi. Co by efekty po prostu właśnie zeszły. Radex? Jeszcze jakiegoś Radexa miałem na sobie? Idziemy zrobić mały szturm? Idziemy. Chętnie go zrobię.
będzie tam mały pierdol. Nawet w sumie nie mały, będzie potężny pierdol. Drogi dzikie. Time to fight. Dobra, on załatwił drugiego. No i tak właśnie można walczyć. Tak, to ja rozumiem. To ja jestem teraz kimś, jestem bossem, kurde. Takim rewolwerkiem. Myślę, że on tam jakoś ulepszony jest. Lufę ma dłuższą na pewno. Na pewno ma ten cylinder. No i się krew leje. Śmierć to ja niosę, kurczę. Krycel. No, fajnie się tak odstrzeliwuje z daleka, z rewolweru. Te zwierzęta. Ja tą drogą chyba kiedyś podążałem. A być może nie. Nie no, musiałem ją podążać, bez kitu. Innej opcji nie ma. Pistolero! A nie, to ja tą drogą będę się dopiero poruszał. Ja tą drogę poznaję. No i rzeczywiście tutaj taką tą mieli mieli taką zasadzkę zrobić na mnie. To już pamiętam tą drogę. Tu się z pieskiem szło chyba. No jeszcze nie mieliśmy okazji go, że tak powiem, tutaj, przynajmniej teraz, tej przygodzie, którą przeżywamy w tej chwili, jeszcze go nie mieliśmy do naszego składu okazji włączyć, ale to jest kwestia czasu, a tymczasem mamy tutaj naszego Bona, który jest kurde badassem takim, że nie potrzebuje chyba na razie jeszcze kompanów kolejnych, chociaż achievement by się przydał, że dołącz wszystkich kompanów, czy coś takiego, także na pewno to też zrobię. A pewnie do tej kryjówki trzeba mieć klucz. Nie zdziwiłbym się. No oczywiście, no bo jak żeby inaczej, bo niestety... Nie mogli tego przemyśleć inaczej, nie mogli tego powiedzieć... Hello, no to przecież możecie sobie tutaj wejść. No nie. Oczywiście musi być po ichnemu. Poligon. Fajne widoki to musiało być, jak się strzelało. Świecący. O proszę. Czy on się leczy? Czy on się kuźwa leczył, tak mi się wydawało. O stary. A, dajesz sobie radę, widzę. Że tutaj idzie tego horda wręcz. No właśnie. Bo on nie żyje. Czytaj. Możemy to załatwić nieco inaczej. Zaraz mi plecą. Nie przesadzasz kolego? Co? Biorę tego. Ten jest gorszy. Ła.
Dobra. Udało mi się wziąć ich na siebie, co by Bone nie oberwał. Że moja broń, znaczy, że moja zbroja jest w fatalnym stanie, to nic się nie stało. Jeszcze dorwiemy jakieś zbroje też średniego nie stanu, tylko jak to się mówi, średniej ciężaru. Aj! Przed tym snajperem prawdziwym. Dziki kul łupieżca. Poligon pełen guli. Medex. Chyba nie widzisz, gdzie biegnie nawet. No. Dobrze. Ale tu nic nie ma. Sprawdźmy, może tutaj w tych domkach coś będzie ciekawego. I może to poligon? Po pierwsze... Gnezon kosmiczny, po drugie... Antyrat, razy dwa... Redex... Trash... Trzeci fis umieralniku... Trash. Odlot. O! No proszę bardzo, kolejny menty. Ej! Pierwszy wpis. Jeszcze drugiego trzeba będzie znaleźć, ale no pewnie nie tutaj. Tam dalej by trzeba było pójść jakoś. Tylko jak? Chyba... Oj. Troszkę niebezpieczniawie tutaj jest. Nie wiem jak się tam dostać, szczerze powiedziawszy. Przypatrzmy się. No nie ma tutaj niby przejścia dalej. Także... Chyba, że... Tędy? Tu jest taka skała. Nie, tu jest ta skała, tutaj się nie przejdzie. Ewentualnie ta celka, ale nie. Jakoś tak nie za bardzo mi się tam chce iść. Sneaky. Notatki. Pierwszy wpis. Drogi umieralniku, mam już dość zamknięcia w tym ludzkim ciele. Dziś wprowadziłem się więc do szopy na opuszczonym poligonie. Promieniowanie jest tu na tyle silne, że powinno zmienić mnie w gula. Świat wokół mnie jest blady i straszny. Czy to źle, że nie chcę, by moje ciało do niego pasowało? Ciekawe, jak kolor będzie miała moja skóra i czy dopasuje do niej jakiś kolor śminki. Pewnie nie. Boże, wszystko jest takie żałosne. Mam dobre wieści. Chyba się zaczęło. No dobra, czuję się okropnie, jakby to było coś nowego. Hahaha. Zaczęła schodzić mi skóra, ale jestem pewna, że to pierwszy krok. Och, i moje włosy. W końcu miałam takie, jak chciałam. A one zaczęły mi wypadać. Dlaczego przemienię? Miana w ogóle musi być tak niesprawiedliwa. A? No nie wiem. Rozbity latacz? Latacz. A, bo ja nie skojarzyłem. Myślałem, że to jest z tego. Że to jest ta do boomersów. A przecież latacz to jest to, czym... To, czym latali przedstawiciele Enklawy przecież, no powinniście pamiętać, jeżeli oczywiście oglądaliście moją serię z Fallouta opoczonego numerkiem 3, która no była jaka była. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, teraz to się nieco poprawiło, więc spoko. Ten jest gorszy. O kurde, tu tego więcej jest. O kurde.
Kurde. Ale się wkopałem teraz. Torby lekarskie i to dużo. Dobra, wyrwał. Na szczęście mamy... Kurde. Muszę naprawić ten broń. Jak on nie żyje? Nie osłabiajcie mnie nawet. Ja tu tłukę tak kurde te wszystkie roboty. Ja pierdziu. Tłukę ich tu ładnie. Jeszcze żyjesz, Bon? Czekaj, ja cię będę osłaniał, co? Słabo to wygląda, celność z tej broni. O, ty się żyjesz? Żyjesz, dobra. O. Kolego, ty tam nie przesadzaj. No mi go zabili. Specjalnie ci blokowałem. Specjalnie cię stary blokowałem, specjalnie, tylko po to, żebyś kurde nie obrywał, to nie. No ile ten rypany robot ma obrażeń? Czekaj, gdzie ty jesteś? Bon? Paruj stąd, szybko. Nie. Gdzie ty jesteś? This will keep you on your feet. This will keep you on your feet. No. Ty to robisz specjalnie chyba, cieciu rypany. Ja specjalnie robię wszystko, żebyś ty nie obrywał. Masz steampaka chociaż. Nie. Masz. Ło. Stary. No patrz, znowu. To jest ułom. Ja specjalnie, kurna, blokuję go, prawa, lewa, strajfuję. Wypad. Weźmy wypad. Jesteś. O, chodź. Masz steampaka. Zapis. Aha, teraz ja oberwałem na tyle, żeby umrzeć. W ogóle ciekawe było to, że dostał ten Verfi flag i sobie jechał dalej, nie? Mimo, że miałem tu zarąbiste działko w ręku. Siema. Bo on też nie żyje, no cudnie. This will keep you on your feet. Cudnie po prostu.
żyjesz jeszcze? Sobie też zażyję. Ile ty możesz życia? 29, o człowieku, nie. Leżeć. No bo... Aż serio? Gdzie? Zostawcie mi go. Gdzie ty jesteś? Masz. Teraz ja się uleczę, bo... Troszkę mi tutaj... Dzielali sam. Tu jest drugi... Nie, no za skałą stoję. Strata amu. Dobra, udało się. Ło, stary. O stary, ale ja cię tu musiałem kryć. Tu po prostu... Ja miałem pierwsze skrzypce grać. Oczywiście zaraz zakończymy odcinek, bo już... No, to się trochę ciągnie, ale tego latacza jeszcze sobie zdążymy zwiedzić. Mamy coś jeszcze, co coś waży, a... Jemy wszystko. Time to fight. Dosyć wytrzymałe dziadostwo. Bad guys dealt with. Dosyć wytrzymały dziad. A co tu leży? Prototypowe działko Tesli. Przerobione działko Tesli Eliacha. 58. 58, 48, ale to będzie miało lepsze obrażenia. 20. Efekty. 23 sekundy. To jest lepsze. No już mamy 70. Także nie musimy, wiecie, wszystkiego zbierać, znaczy w sensie wszystkich jakichś tych broni ciekawych zbierać, ale mamy już w tej chwili ulepszoną tą. Co już daje nam jakieś tutaj pozytywy. No i wiecie, mamy tutaj latacz, który był oczywiście przez wiele robotów tutaj otoczony. I w tym momencie też mamy tutaj praktycznie cały dół, oprócz tych dwóch lokacji, również oczyszczony. Będziemy mogli sobie iść tutaj już na górę gdzieś bardziej. Do Sloan tutaj tych regionów. O, no tutaj jeszcze jest sporo do odkrycia. Także... Cóż, ja się z wami żegnam i widzimy się za czas jakiś w kolejnym odcinku serii Fallouta New Vegas tymczasem. Na razie.